czy wiedziałeś o tym, że naszego Pana Jezusa Chrystusa można zadziwić? Możesz zadziwić Jego sobą. Możesz zadziwić Jego sobą. Chciałbym wam pokazać fragment, dwa fragmenty, w których Jezus był zadziwiony. On był zadziwiony w kilku miejscach w Biblii, ale chciałbym pokazać wam takie dwa, w których był zadziwiony. Pierwszy to jest w Ewangelii Marka, 6 rozdziale. Ewangelia Marka, rozdział 6. W 6 rozdziale jest historia, kiedy Jezus wybrał się do swojego rodzinnego miasta, Nazaretu. I tam przedstawił się jako Mesjasz i ogłosił, że jest odpowiedzią, którą oczekiwał cały naród. I nie wiem, czy pamiętacie, ale akurat w tym mieście, kiedy on to zrobił, kiedy to ogłosił, w tamtym czasie właśnie oni nie za bardzo przyjęli to poselstwo jako prawdziwe i właściwie drwili z niego i to go trochę wyśmiali. A mimo, że słyszeli o jego cudach i o jego znakach, wykazali się niedowiarstwem i nie wierzyli Jezusowi, który do nich przyszedł i ogłosił, że jest Mesjaszem. I 6 werset mówi tak, że on podsumował to w ten sposób. I dziwił się ich niedowiarstwu i obchodził okoliczne osiedla i nauczał. Zobacz, zadziwili Jezusa. My jako Kościół możemy zadziwić Jezusa. Możemy zadziwić Go naszemu niedowiarstwu. Ale chciałbym pokazać wam też inny fragment z Ewangelii Mateusza z 8 rozdziału i troszkę też inne zadziwienie, które został wprawiony Pan Jezus. Tu mamy troszeczkę inną historię. Tu mamy historię jednego z dowódców wojsk, setnika, który wyszedł na spotkanie Jezusa i prosił o uzdrowienie swojego sługi. I wtedy Pan Jezus powiedział, dobrze, skoro chcesz, żebym uzdrowił Twojego sługę, pójdę z Tobą do domu. A on powiedział, Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie do domu, ponieważ jestem nie do końca w porządku, ale wiem jedno, jeśli wypowiesz tylko słowo, mój sługa będzie uzdrowiony. I Jezus, patrząc na tą samą sytuację, podsumował ją tak w 10 wersecie. Gdy Jezus to usłyszał, co zrobił? Zdziwił się i rzekł do nich, do tych, którzy szli za Nim. Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znałem. Zatem widzimy tutaj drugie zdziwienie Jezusa. Pierwsze zdziwienie Jezusa było zdziwienie wynikiem niedowiarstwa. Drugie natomiast zdziwienie, które było, to było w wyniku wiary. Zatem zobaczcie, że możemy w naszym życiu wyzwolić to, że Jezus będzie zdziwiony. Ja chciałbym zadać Ci pytanie dzisiaj, na początku tego spotkania, czym Ty Jezusa zadziwiasz? Jak zadziwiasz, w jaki sposób zadziwiasz Jego? Czy zadziwiasz Go poprzez niedowiarstwo w życiu? Czy zadziwiasz Go może przez wielką wiarę, którą w życiu masz? Chciałbym, żebyś spojrzał na przykład na mijający, miniony już tydzień, bo mamy pierwszy dzień tygodnia, więc w tym dniu mamy możliwość zacząć jakby zbudować nową historię. Ale w tym minionym tygodniu dla pomocy, dla odpowiedzenia sobie na pytanie, powiedz mi, czym zadziwiłeś Jezusa Chrystusa? Jaki rodzaj życia, funkcjonowania wyzwoliłeś w sobie, żeby Go zadziwić? Czym Go zaskoczyłeś? Jakie były, wiecie, jeżeli chcesz sprawdzić, jak to było, to na przykład możesz zweryfikować, bo dobrze pamiętasz jeszcze, myślę, z minionego tygodnia, Twoje modlitwy, które zanosiłeś do Boga. Jakie to były modlitwy? Czy to były modlitwy, które wykraczały poza ludzkie możliwości? Czy to raczej były modlitwy skupione na tym, żeby, nie wiem, w jakiś sposób poradzić sobie dzisiaj z dniem i dokończyć sprzątania mieszkania, czy może jaki rodzaj życia prowadzisz, jakim rodzajem życia zadziwiasz Chrystusa? I mówię to dlatego, że chciałbym was zachęcić do tego, abyśmy każdego dnia podjęli staranie o to, aby robić kroki wiary, aby zadziwiać Chrystusa naszą wiarą.
nie naszą niewiarą. Wiecie, najłatwiej zaskoczyć i zadziwić Jezusa niewiarą, bo wystarczy po prostu nic nie robić. Wystarczy po prostu jakoś żyć. I to wyzwala zadziwienie w Bogu. Dlaczego? Dlatego, że popatrzcie, co się stało, jeśli chodzi o nas w Bogu? On umarł za nasze grzechy, dał nam zbawienie, wyposażył nas w Ducha Świętego. Amen? Mamy Jego namaszczenie, mamy Jego przychylność. Czy ktoś ma przychylność Bożą na swoim życiu? Parę osób ma. Mamy Jego przychylność, mamy niebo, o którym Słowo Boże mówi, że nie ma błogosławieństwa w niebie, które by nie zostało dane nam. Boska Jego moc dała nam wszystko, co jest potrzebne do życia pobożności. Wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios jest wypowiedziane nad nami. Słowo błogosławieństwo oznacza wypowiedziane dobre słowa, czyli Bóg wypowiedział dobre słowo na twój temat. On ma dobre słowo na twój temat, a w każdym Jego słowie jest twoja przyszłość. Zatem cieszę się, że to jest dobre słowo na mój temat, ponieważ w dobrym słowie na mój temat jest moja przyszłość. Mało tego, jest nawet moja teraźniejszość. Zatem my możemy zadziwić naszego Boga i chciałbym was dzisiaj zachęcić, zmotywować do tego, żebyśmy żyli większym życiem, ponieważ to jest zdziwienie, wielkie zdziwienie, jak fakt tego, co Bóg nam dał, w mały sposób może wpływać na nasze życie. Prawda, że Bóg dużo nam dał? Jak zatem można żyć normalnym życiem? Jak zatem można żyć troską tylko tego, jak przeżyć ten dzień? Jak poradzić sobie z bałaganem, albo z pokarmem, albo z obiadem? Jak można po prostu zatrzymać się tylko na poziomie pewnego konsumpcji życia, skoro tak wiele żeśmy otrzymali od tego, który żyje, który króluje i który ma władzę? Dlatego chciałbym was zachęcić do tego, żebyście odpowiedzieli na tą niesamowitą miłość Boga objawioną w dawaniu, że On nam dał Syna swego, że On nam dał błogosławieństwo, że On nam dał Ducha Świętego, że On nam dał przychylność, że On nam dał wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, że On jest i nigdy nie przestanie być w naszym życiu. Amen? Halleluja. Chciałbym pokazać wam historię z Ewangelii Mateusza z rozdziału 14. Znana nam wszystkim historia, ale jakoś tak czuję dzisiaj mocno, że potrzebujemy ją dzisiaj uchwycić. Przeczytamy 14 rozdział, werset od 22 do wersetu, no zobaczymy, 33 prawdopodobnie. I zaraz wymógł na uczniach, Jezus oczywiście, żeby wsiedli do łodzi i pojechali przed Nim na drugi brzeg, zanim rozpuści lud. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź, miotana przez fale, oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów. Wiatr bowiem był przeciwny. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. Piotr odpowiadając mu rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: o małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał, a ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: zaprawdę, Ty jesteś Synem Bożym. To jest niesamowita historia. To jest historia w Biblii, którą, jak mniemam, wszyscy z nas wierzymy, że się wydarzyła naprawdę. Czy wszyscy wierzą, że się wydarzyła naprawdę?
Zatem jest to historia nieprawdopodobna, ale wydarzyła się naprawdę. Trzeba mieć dużo wiary, żeby uwierzyć, że ta historia wydarzyła się naprawdę. Czyż nie? Trzeba mieć wiarę, że jakiś człowiek chodził po morzu. Pastorze, nie człowiek, Jezus. Po pierwsze, Jezus był człowiekiem. I kiedy chodził po wodzie, nie szedł jako Bóg, szedł jako człowiek. Ale jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, że tak było, to jeszcze wam powiem, że zanim Piotr tonął, to jeszcze parę kroków poszedł. Przyszedł do Jezusa. W jaki sposób? Po wodzie. Zatem, jeżeli ktoś myśli, że to takie nie jest trudne, jedziemy nad jezioro na wczasy, będziemy próbować. Amen? Zatem jest to niesamowita historia. Tak naprawdę jest to historia, która wykracza poza ludzkie, takie naturalne, zwyczajne życie. I mowa tu jest o nadzwyczajności, o tym wielkim, o tym, co przekracza takie prawa fizyki, przekracza ludzkie zrozumienie. Ale na początek chciałbym wam pokazać, że kiedy uczniowie weszli do łodzi, wiecie, na ten temat było tak wiele kazań, że ja muszę troszeczkę najpierw przeredagować wam umysły, ponieważ są kazania, które porównują łódź do kościoła. Przez to życie, przez wiarę, to jest wyjść z kościoła. Ale pozwólcie, że ja wam pokażę inną przyczynę, inny jakby symbol tej łodzi. Ta łódź reprezentuje poczucie bezpieczeństwa. Ta łódź reprezentuje pewne życie, jakieś życie, zwyczajne życie, naturalne życie. Łódź reprezentuje naturalne życie. Życie, które ma jakiś cel, nawet sobie określa jakiś cel. Uczniowie mieli tą łodzią gdzieś się przeprawić, mieli określony kierunek i zamierzali tam płynąć. Niemniej jednak nastała pewna trudność, ponieważ nie mogli dopłynąć tam, gdzie chcieli płynąć, ponieważ wiatr był przeciwny. Czy jest ktoś na tej sali, kto czasami próbuje w jakiś sposób nadać kierunek swojemu życiu? Próbuje o własnych siłach do czegoś dojść, coś zrobić, co sobie zaplanował. O, to kazanie byłoby świetne na luty gdzieś. To jest wtedy też poczucie porażki, że wszystkie postanowienia noworoczne poleciały. Ale właśnie próbowałeś sobie określić jakieś zadania w życiu, jakiś cel życiowy i nagle uświadamiasz sobie, że wiatr jest przeciwny. Walczysz o to, żeby dopłynąć gdzieś, ale nie możesz to dopłynąć, w wyniku czego twoje życie bardziej przypomina dryfującą łódź gdzieś na falach, miotaną falami, niż tak naprawdę bardzo mocne, skoncentrowane i pełne owocu życie. To się dzieje za każdym razem, kiedy próbujemy sami poukładać sobie życie na poziomie takiego naturalnego funkcjonowania. Nie jestem przeciwko naturalnemu życiu, nie jestem przeciwko robieniu to, co robimy codziennie, ale jestem za tym, aby otworzyć się i zobaczyć coś więcej, coś mocniej, jakąś szerszą perspektywę niż tylko po prostu rodzaj życia od pierwszego do pierwszego, od pensji do zapłaty, od jednego dnia do drugiego, od poniedziałku do soboty, żebyśmy po prostu zobaczyli, że jest ktoś, kto rządzi się ponad naturalnymi prawami i który nas zachęca do tego, abyśmy żyli ponad naturalnymi prawami. Pozwólcie wam, że pokażę wam, niewiara, którą możemy zadziwić Jezusa, jest naturalna. Myśmy ją wszyscy wyssali z pierś naszych matek. Z pewnym szacunkiem do matki, to nie jest ich wina, bo one wyssały z matek swoich, ale wszyscy jesteśmy niewierzącymi.
Wykazujemy się ogromnym niedowiarstwem. Aby żyć zwyczajnym życiem, wystarczy ci niewiara. Każdy, wierzący i niewierzący, może żyć zwyczajnym życiem. Ale kiedy zaprosisz, kiedy odważysz się na to, żeby przypodobać się Bogu życiem wiary i zrobić kroki, które są nienaturalne w twoim życiu, wtedy zadziwisz Jezusa, rozradujesz Jezusa i jeszcze na dodatek zmienisz życie i osiągniesz cel i owoc, do którego jesteś powołany. Dlatego w niesamowity sposób, wiecie, życie, które zdryfuje, być może twoje życie dryfuje dzisiaj, tak jak ich łódź. Oddaliła się nie w tym kierunku, co trzeba. Wiatr był przeciwny. Poszli gdzieś daleko, odpłynęli gdzieś daleko. Jeśli tak jest, to chcę ci powiedzieć, że nie ma łodzi, która by tak daleko odpłynęła, do której Jezus by nie mógł przyjść po wodzie. Nie ma łodzi, nie ma życia, którego by Jezus powiedział, już tego się nie da dosięgnąć. Już z tym sobie nie można poradzić. Dlaczego o tym mówię? To jest coś, w co my wszyscy wiemy, że tak jest. Wszyscy wiemy. Ale czyż nie jest tak, że w praktyczny sposób, mimo że nasza głowa wie, że Jezus może wszystko, to jednak gdzieś w naszym wnętrzu zmagamy się z tym, czy nasze życie jest łodzią, do którego Jezus by chciał przyjść. Czy nasze życie jest łodzią, do którego by chciał przyjść? Wiecie, czy Jezus jest w stanie przyjść do łodzi, która nie popłynęła w kierunku właściwym, ale popłynęła zupełnie gdzieś na bok, nie w tym kierunku? To jest ciekawe, skoro Jezus powiedział im, gdzie mają płynąć, oni popłynęli w innym kierunku, jest bardzo ciekawe, że On jednak do nich przyszedł. Jak wielu z was wie, że jeśli jesteśmy gdzieś w wielkiej wodzie, jeśli coś gdzieś popłynie i On przyszedł do nich nie w dzień, ale przyszedł do nich w nocy po tej wodzie, On potrzebował ich znaleźć. Okazuje się, że Jezus to jest kimś takim, który będzie szukał każdą zagubioną łódź na wielkim morzu. Jeśli ona dryfuje w jakimś niewłaściwym kierunku, On nie spocznie, dopóki nie znajdzie. Musimy rozumieć, że Jezus szuka zawsze naszego życia. On wierzy w nasze życie. On chce naszego życia. I nawet jeśli się pogubisz, ponieważ wiatry będą przeciwne w twoim życiu, On i tak będzie cię szukał w środku nocy, żeby cię znaleźć. Czy to nie jest cudowne? Czy to nie jest fantastyczne? Jezus nie patrzy na ciebie z perspektywy twojego działania. Jezus patrzy na ciebie z perspektywy miłości Jego do ciebie. On po prostu się zatracił. Normalnie, gdybyśmy spotkali takiego gościa na ulicy, który by kogoś tak pokochał, byśmy mu mówili: opamiętaj się. Ale Jezus się nigdy nie opamięta, bo On w swojej miłości jest nieopamiętany. Dopóki my nie zrozumiemy, jak naprawdę On nas kocha, to jest temat, który my wałkujemy latami. My zawsze wracamy do Jego miłości, ale my musimy zawsze ćwiczyć, chłostać swoją cielesność faktem, że Jezus nas kocha. Musimy pozwolić, żeby On nas ubiczował swoją miłością. Bij mnie, Panie. Musimy cały czas przeciwstawiać się naszej cielesności, bo nasza cielesność chce nam podpowiedzieć, że nie jesteśmy godni. Nasza cielesność chce nam powiedzieć, że nawaliłeś, że już nie możesz, że już nie masz prawa. Mało tego, nasza cielesność często doprowadziła nas do tego, że nie odczuwamy już tak, jakbyśmy odczuwali, ale chcę wyraźnie to powiedzieć. To nie uczucia decydują o miłości szalonej do Ciebie, Bożej, ale Bóg zdecydował o tej miłości. Dlatego jeśli nie masz uczucia dzisiaj nawet do Boga, nie oznacza wcale, że On nie kocha ciebie. On cię szuka. I daj się szybko odnaleźć, bo On zostawił nas wszystkich, żeby ciebie znaleźć. Bo prawdziwy, dobry pasterz zostawia 99 sprawiedliwych, a my wszyscy jesteśmy sprawiedliwi, ale teraz mówię do tej jednej tutaj, która gdzieś przyszła niechcąco.
On nas kocha. On po prostu zatracił się w miłości. Więc On ich znalazł. I o 4:00 straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Co jest bardzo ciekawa reakcja uczniów. 26 werset mówi tak, że uczniowie zaś widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa i ze strachu krzyknęli. To był niezły horror. To był niezły horror. Ja sobie wyobrażam to tak, że oni naprawdę się przerazili. Oni się naprawdę przerazili. Oni naprawdę pomyśleli, że to jakiś, nie wiem, zmarły, topielec wyszedł. No co oni mogli pomyśleć? Przerazili się tak, że krzyknęli. To jest bardzo ciekawe, ale dobrze jest wiedzieć, że czasem Jezus przychodzi w taki sposób, że można się przerazić. Nie zawsze Jezus przychodzi bardzo taki nam, według naszej procedury, według naszego, wiecie, sposobu. On czasem przychodzi tak do naszego życia, że naprawdę można krzyknąć i się przerazić. Zauważyłem, że kiedy dotykamy mocy Bożej, nadprzyrodzonej mocy Bożej, kiedy ona się naprawdę pojawia, rzeczywiście ona przeraża wielu. Ona przeraża wielu. Dlaczego? Dlatego, że to jest ponadnaturalne. Nie ma, to nie jest normalne, żeby ktoś chodził po wodzie. Więc to jest ponadnaturalne i on przychodzi po wodzie i oni się przerazili. Wiecie, słyszałem, jak Piotr zwątpił, bo on się tam topił w tej całej historii i tak dalej. Ale posłuchajcie, tylko on wyszedł z łodzi. Tylko on wyszedł z łodzi. I chciałbym zwrócić uwagę wam na jego reakcję. Jezus powiedział do nich, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. I jest w 28 wersecie jest reakcja Piotra, na której chciałbym, żebyście się mocno skupili, ponieważ od tego się zaczyna wszystko. Od tego się zaczyna wszystko. A Piotr odpowiadając mu rzekł, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Kiedy czytamy te słowa, kiedy mówimy, wypowiadamy te słowa, mamy wrażenie, że Piotr sprawdza Jezusa. Jeśli to jesteś Ty, to Ty mi pewnie każesz przyjść po wodzie i ja wtedy po prostu będę chodził i to będzie dowód na to, że to Ty. A wiecie, że ja to tak nie widzę tego? Ja wiem, że Piotr już rozpoznał Jezusa. Kiedy Jezus powiedział, nie bójcie się, ufajcie, to ja. I Piotr wtedy powiedział, to Ty? Skoro to Ty, to pozwól mi przyjść do Ciebie. Tam nie jest test Jezusa, tam jest pragnienie Piotra. Wow! Tak można? Naprawdę tak można? Można taki rodzaj życia prowadzić, że sobie idę po wodzie? Więc ja widzę tam Piotra nie takiego, nie podchodź zjawo. Jak to Ty, to pozwól mi pójść. Nie? To nie taki Piotr. Ja widzę tam Piotra w tej łodzi, który mówi, wow, ale czad. Ja też chcę. Ja też chcę. Dlaczego się od tego wszystko zaczyna? Dlatego, że chciałbym Ciebie dzisiaj sprowokować, abyś rozbudził swoją duszę wielkimi pragnieniami. Wielkimi pragnieniami. Nie obrażaj Boga małym myśleniem i ciągłym próbą utrzymania się w strefie poczucia bezpieczeństwa. Jezusa chcemy zadziwić naszymi pragnieniami i rozbudź te wielkie pragnienia w sobie. Rozbudź je. Wow, Jezus, Ty tak potrafisz, ja też chcę. Ja też chcę. Wiecie, łódź reprezentuje poczucie bezpieczeństwa, łódź reprezentuje pewną stabilność, pewną pewność, ale to, do czego dzisiaj nas Bóg gdzieś zachęca, to, żebyśmy zapragnęli więcej. Miej wielkie myśli. Zastanów się, jak do łodzi Twojego życia można zastosować nadprzyrodzone życie. Ile razy próbowałeś wyskoczyć z tej łodzi w ciągu minionego tygodnia? Jeśli nie udało Ci się nawet o tym pomyśleć, jesteśmy w niewłaściwym miejscu.
jesteśmy w niewłaściwym miejscu. Jeśli nie udało nam się nawet przez chwilę pomyśleć, aby dokonać coś nadprzyrodzonego, łamiącego prawa fizyki, chemii, przyrody, po prostu z góry, coś, co będzie się naprawdę działo, jeśli nawet nie próbowaliśmy o tym pomyśleć i nawet o to się nie pomodliliśmy, jak możemy mieć taki rodzaj życia? Pozwólcie, że wam powiem, tylko Piotr wyszedł z łodzi. Tylko on wyszedł z łodzi, uczniowie nie wyszli. Oni nie, w ogóle nie rozbudzili w sobie takiego pragnienia. Nie było w nich tego. Dlatego pierwszą rzecz, którą jest, to jest moje pytanie. Jakie wielkie rzeczy chcesz, żeby działy się w twoim życiu? Czy jest jakiekolwiek marzenie, jakiekolwiek pragnienie? Może ktoś chce uzdrawiać chorych, może ktoś chce głosić Ewangelię, może ktoś chce dokonywać cudów. Ale czy ktoś odważył się, nie powiem wyjść z łodzi nawet, ale czy ktoś odważył się w ogóle pomyśleć o takiej koncepcji? Czy odważyłeś się w ogóle, żeby pomyśleć o cudzie? Boimy się myśleć o cudzie. Boimy się myśleć o nadprzyrodzonym, o krokach wiary, właśnie dlatego, że boimy się porażki. Bo nauczono nas, że porażka to jest zgubienie woli Bożej. A ja się nauczyłem przez całe moje życie, że porażka to jest możliwość przybliżenia się jeszcze bardziej do Boga. I zaraz to zobaczycie u Piotra. Jego porażka przybliżyła go jeszcze bardziej do Boga. Ale pierwszą rzeczą, która potrzebna jest, abyśmy wyszli z łodzi, czyli z naturalnego, no nadnaturalnego i potrafili wychodzić, to jest to, że jeżeli będziesz chciał żyć życiem bezpiecznym, jeśli będziesz chciał żyć tylko w sferze bezpieczeństwa, nigdy z łodzi nie wyjdziesz. Nigdy z łodzi nie wyjdziesz. Łódź jest sferą poczucia bezpieczeństwa. Wiara jest opuszczeniem tej sfery. Wiara jest poddaniem siebie. Wiara nie jest uczuciem. Wiara jest poddaniem siebie i ryzykiem wyjścia z łodzi, aby dać chwałę Bogu, motywowanym oddaniu chwały Bogu. Dlatego Bóg chce ciebie pobudzić do tego, żebyś wyszedł ze sfery poczucia bezpieczeństwa. Nie można wieść zwykłego, małego życia i mieć wielkie, nadprzyrodzone owoce. Życie musi być pozbawione lęku i potrzebujesz wydostać i zrobić krok wiary. Krok wiary, jak sama nazwa wskazuje, jest krokiem, w którym idziesz poprzez przekonanie wewnętrzne, a nie poprzez widzenie zewnętrzne. Dokonujesz decyzji wyjścia z łodzi. I Piotr dokonał takiej decyzji wyjścia z łodzi. Jeśli chcesz zwycięstwa w swoim życiu, jeżeli chcesz więcej w swoim życiu, jeśli masz rozbudzone pragnienie więcej, musisz zacząć opuszczać sferę bezpieczeństwa. Musisz wykreślić ze swojego słownika określenia typu jeśli, to wtedy. Jeśli będę miał wystarczająco pieniędzy. Jeśli będę wystarczająco miał dowodów na to, że mogę coś zrobić. Jeśli nie zapłacę żadną ceną, tylko to będzie, nikt tego nie zauważy. Jeśli. Nie. Porzucenie strefy poczucia bezpieczeństwa jest miejscem bardzo widocznym. Wszystkie oczy na ciebie patrzą. Kiedy Piotr opuszczał łódź, wszystkie oczy na niego były zwrócone. Oni patrzyli na niego i on był na świeczniku w tym czasie, kiedy robił coś, co było niewyobrażalne dla kogo innego. Być może niektórzy z niego się naigrywali. Być może niektórzy za nie mówili. Być może ktoś tam na niego szemrał. Co on wyprawia, jak on śmie. Zatem
poczucie tej porzucenie sfery bezpieczeństwa jest bardzo mocno widoczną obszarem w Twoim życiu. I Bóg chce, żebyśmy Go zadziwili tym. Żebyśmy postawili Jego Królestwo ponad nasze bezpieczeństwo. Jego Królestwo ponad nasze bezpieczeństwo. Ktoś powie, ale to nie jest odpowiedzialne. To po ludzku nie jest odpowiedzialne, po Bożemu jest to najbardziej odpowiedzialne na świecie. Dlatego, że w rzeczywistości to Ty nie porzucasz sfery bezpieczeństwa, Ty swoje bezpieczeństwo kładziesz w ręce Boga. To jest rzeczywistość. Więc dla nas to wygląda jak porzucenie sfery bezpieczeństwa, ale z Bożego punktu widzenia to jest włożenie w ręce Boga całego swojego życia. Całego swojego życia. Kolejną rzeczą, która nas blokuje do tego, żebyśmy wyszli z łodzi, jest to, że potrzebujemy upewnień. My potrzebujemy upewnień, że to, jeśli zrobimy, to to jest wola Boża, że Bóg w tym będzie, że On nas podtrzyma, że On nas weźmie, że będzie bezpiecznie, że nikt na tym nie ucierpi, moja rodzina na tym nie ucierpi, ja na tym nie ucierpię, nikt na tym nie ucierpi. Niestety wiara to nie jest udzielenie Ci takich zapewnień. Wiara jest pewnością, która jest wewnątrz, przekonaniem, przeświadczeniem, które jest wewnątrz, oparte nie o rzeczy, które widzisz, ale o rzeczy, których nie widzisz. Więc nie możesz mieć upewnień zewnętrznych, możesz mieć tylko wewnętrzne przeświadczenie, aby tak zrobić, aby tak uczynić, aby wyjść z łodzi. Dlatego my potrzebujemy gdzieś głębokiej społeczności z Bogiem, która nas pobudza do rzeczy nadprzyrodzonych. Chociaż pozwólcie, że Wam powiem, to wcale nie trzeba aż tak bardzo się zmagać. Jak wielu z Was wie, że setnik, zanim doszedł do tej wiary, która zadziwiła Jezusa, wcale tak głęboko się nie modlił? On wcale nie miał takiej społeczności z Bogiem. On zobaczył Jezusa i to wystarczyło, żeby uwierzyć, że może takie coś zrobić. Wiecie, ja nie wiem, ale jest chyba pewien, tak mi się wydaje, skoro Jezus był zadziwiony, że w Izraelu nie widział takiej wiary, to wydaje mi się, że jest chyba jakiś rodzaj pobożności, która wręcz nie pomaga wierze. Czasami szybciej niewierzący wskoczy w wiarę, niż latami wierzący, który ma wszystkie opcje przerobione. Niewierzący nie ma opcji. On po prostu zobaczył setnik, mówi, wow, ten gość potrafi. Więc on może nawet słowo powiedzieć. I to się stanie. On nie kombinował za dużo. Ale jest rodzaj pobożności, jest rodzaj chrześcijaństwa, jest rodzaj takiego bycia, wchodzenia w objawieniu, że mamy więcej wątpliwości niż przekonania, że Bóg może. Ale nie możesz mieć upewnień. Bóg nie da ci upewnień żadnych poza tym, że w sercu masz przekonanie. I zadziw Jezusa i nas wszystkich, że po prostu idziesz zgodnie z przekonaniem, a nie z zabezpieczeniem. O, pojadę na misję, ale czy gdzieś tam jest gdzie spać? Czy będzie tam co do jedzenia? A czy mam wystarczająco dużo sponsorów, żeby mi opłacili tą podróż, żebym mógł tam dojechać? To nie jest wyjście z łodzi, to jest ciągłe próba dopłynięcia łodzią do miejsca, którego Bóg Ciebie powołuje. I ostatnia rzecz, którą chcę Wam powiedzieć, w jaki sposób wyjść z łodzi, to, że musisz przestać gdzieś obrażać Boga swoimi obawami względem Jego planu do Ciebie. My ciągle myślimy, że mamy prawo być w obawach. A list do Hebrajczyków, 11 rozdział, 6 werset mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają. Zatem Biblia mówi, musisz przestać się obawiać. Musisz przestać się lękać.
i potrzebujesz zacząć działać zgodnie z wiarą. Bóg tak potężny sposób chce używać ciebie w nadprzyrodzonych rzeczach. Wiecie, On nie chce, żebyśmy wyszli, tylko pochodzili sobie po wodzie. On chce, żebyśmy kroczyli po wodzie każdego dnia. Oczywiście przysłowiowej wodzie. Mówię tutaj o tym, że On chce, żeby nasza podróż z Bogiem była po wodzie. Czyli w nadprzyrodzony sposób, tak, aby żaden krok nie wskazywał czasem na naszą zdolność, na naszą chwałę, ale żeby każdy krok wskazywał na Jego chwałę. Więc każdego dnia szukamy nadprzyrodzonego. Wiecie, to jest szalone. To jest absolutnie szalone. Dlatego, że nie wiem, czy próbowałeś rozbudzać taką pragnienie chodzenia po wodzie. Nikt nie potrzebuje chodzić po wodzie, umówmy się. W ogóle, jak zastanowisz się, to z punktu widzenia teologicznego, po jakiego, po co jest ta historia o chodzeniu po wodzie? Po co jest ta historia o chodzeniu po wodzie? Jaką teologiczną prawdę ona potwierdza? Czy to nie jest śmierć i zmartwychwstanie. To nie jest, wiecie, dzieło Chrystusa. Ja przyszedłem po to, żeby chodzić po wodzie. Nie. On po prostu szedł po wodzie, a już Piotra wyjście to była zabawa. No mówmy się, to była zabawa. Po co Piotr ma tam wychodzić? Nie ma w tym tak naprawdę żadnego sensu. Zatem my wielokrotnie myślimy sobie tak, skoro to nie jest takie połączone z tym wielkim, odwiecznym planem Boga, to po co tak się szaleć? Po co rozmnażać chleb, jak można pójść do marketu? Po co? Dobrze. Po co się dzieją takie cuda, że na przykład złoty pył się pokazuje na czymś tym? Bardziej to jak zjawa wygląda chodząca po morzu. Prawda? Strach, ła! Po co takie rzeczy się dokonują? Ja wam powiem po co. Teraz mnie ukrzyżujecie. Dla dobrej zabawy. Dla dobrej zabawy. Oczywiście, że potrzebujemy uzdrowień, żeby głosić Ewangelię. Potrzebujemy wskrzeszeń, żeby głosić Ewangelię. Potrzebujemy wszystkich darów Ducha Świętego, żeby głosić Ewangelię. Ale potrzebujemy też mocy Bożej, żeby się świetnie bawić i manifestować Jego chwałę. Dlatego będziesz dzisiaj siedział na obiedzie, może gdzieś w rodzinie. Czy pomyślałeś kiedyś, żebyś się miaki same tak wpadły ci na ten, żeby wszyscy to zobaczyli? A ty powiesz, bo Pan mnie karmi? Żartuję oczywiście. Żartuję oczywiście, ale czy próbowałeś w ogóle poszerzać swoje myślenie, które sięga dalej niż rzeczywistość, niż ta naturalna rzeczywistość, która sięga do cudów, która pomnaża, która chodzi po wodzie, która zatrzymuje słońce na cały dzień. Nie dokończyłem, a muszę na jutro skończyć. Słońce na 24 godziny się przedłużyło, ty dokańczasz, idzie dalej. To jest wszystko w Biblii. To naprawdę jest wszystko w Biblii. Albo przyjdzie ktoś z potrzebami finansowymi i jak polepszyć sobie życie? A ty mu powiesz, idź do Odry, zanurz się 7 razy. Dobre? Wiecie, że jak Jezus wysłał uczniów, przecież On wiedział, że musi jakoś tam pójść, nie? On już wiedział, że będzie szedł po wodzie. Może wyślij kogoś, tak? I dojdź do Niego. Wiecie, ja wiem, co wy teraz myślicie. Jesteście zadziwieni, co mówię. Ale ja mam pytanie,
Czym zadziwiasz Jezusa w swoim życiu? Zadziw Jego tym, jak myślisz. Ja powiem wam szczerze, kiedyś tak wierzyłem o cud finansowy, tak wierzyłem, że nagle ogłosiłem, że na moim koncie będzie 10 tysięcy złotych. I moja żona jest świadkiem, jak chodziłem do bankomatu, wkładałem kartę i sprawdzałem saldo, czy już jest. Pomyślałem sobie, ale ja jestem głupi. Ale kiedy skończyłem, kiedy już wiedziałem, że nie będę miał chyba 10 tysięcy na tym koncie, od tak, bo sobie pomyślałem, to posłuchajcie, co się stało. Jestem szczęśliwy, że takie wariactwo przeżywam. Pomyślałem sobie, wow, jestem odważny, żeby wierzyć o największe wariactwa w swoim życiu. I cieszę się, że mam taką historię na koncie. Nie miałem 10 tysięcy na koncie, ale mam historię na koncie. Mówię, człowiek dorosły chodzi po prostu i mówi, o Panie, dziękuję Ci za te 10 tysięcy na koncie. Wkładam minus ileś, nie? Więc ja mówię, ale to jest kierunek, który gdzieś potrzebujemy się ogarniać, karmić. Dostajemy różne negatywne informacje. Ciekawe, co by było, gdybyś przekraczał wszystkie prawa fizyki, jak byś to teraz pozmieniał? Czy zastanawiałeś się nad tym, czy raczej godzisz się na zastany stan? Oj, to tak jest. Umarł? Bardzo współczuję. Chory? Oj, biedaczysko. Wziął łapap? A może zacząć myśleć większymi, szerokimi myślami? Nie będziemy tak myśleć, pastorze, ponieważ będzie wiele porażek, wiele upadków. I zobaczcie na Piotra, co się stało. Przyszedł do takiego momentu, w którym popatrzył na wicher. Wiecie, kiedy patrzysz na okoliczności, takie rzeczy się dzieją. Zawsze, kiedy patrzysz na okoliczności, zawsze upadniesz. Ale kiedy patrzysz na Jezusa, zawsze będziesz szedł. I on upadł i poniósł porażkę. Prawdopodobnie przez chwilę uczniowie, którzy zostali w łodzi, poczuli się lepiej. Bo jeszcze Jezus zakończył to, o, mało wierny. Ja bym chciał mieć tak mało wiary, szczerze mówiąc, jak Piotr miał w tamtym czasie. Ale on upadł i zaczął się topić i zawołał Jezusa. I zauważyłem w tej historii taką rzecz, że nawet jeśli upadasz, to jest jedyny moment taki, w całej tej historii nikt bliżej nie był Jezusa niż w momencie Piotr, kiedy upadł, kiedy zaczął tonąć. Jezus chwycił go za rękę, podniósł go. Wiecie, nikt tego nie opowiada, ale ja sobie, nie ma już tu historii biblijnej, ale oni byli jakąś tam drogę od tej łodzi. Ja nie sądzę, że on go tam dopłynął z Piotrem z powrotem do łodzi, albo go na plecach zaniósł idąc po wodzie, ale ja myślę, że go postawił razem z sobą, powiedział, nie, trzymaj wiarę. I wrócili razem do tej łodzi. Porażka nie oddala cię od Boga, ona ciebie zbliża do Niego. Ona cię prowokuje, żeby złożyć swoje życie jeszcze bardziej w Jego ręce. Dlatego ja dziś zachęcam was do tego, abyście wyszli z łodzi w tym tygodniu. Zróbcie coś, co nie da wam poczucia bezpieczeństwa. Coś, co nie będzie takie ostrożne. Coś, co nie będzie małe, ale coś, co będzie wielkie. Nawet jeśli wam nie wyjdzie, pamiętajcie, że było to wielkie. Pozwól sobie na myślenie kategoriami bożymi. Nie chcemy więcej zadziwiać Boga naszą małością i naszym ciągłym poczuciem bezpieczeństwa. Chcemy zadziwić Boga naszym szaleństwem na Jego punkcie i pragnieniem dokonywania rzeczy, które i On dokonywał, kiedy chodził po ziemi.